Siema, ja jestem Dawid. W dzisiejszym odcinku, drugim już na moim kanale, zabieram Was do niezwykłego miejsca. Do miejsca z bardzo ciekawą historią. Historią, która zaczęła się w latach 30. XX wieku, a skończyła się już w latach 90. Miejsce to zostało opuszczone w roku 1993. Jest to największy poradziecki szpital w okolicy Dolnego Śląska. Ja już właśnie wchodzę na teren, idę ścieżką, która prowadzi do wejścia głównego przez bramę koło furtki. Za jakieś 300-400 metrów będzie już ta brama widoczna. Na początku chciałbym Wam opowiedzieć krótko historię tego obiektu. Jak to się właśnie wszystko zaczęło. Ten obiekt, do którego zmierzam, w skład tego obiektu wchodzą 24 budynki. Od najmniejszych, takie jak kaplica, prosektorium, przez sklep, kino, basen, aż po największy gmach budynku, który ma długość 240 metrów. Cały obiekt znajduje się na terenie o powierzchni 7 hektarów ziemi. Okay. Ja już dochodzę właśnie do bramy wejściowej. Tak wygląda ten cały teren. Tu znajduje się budka, w której kiedyś znajdowała się ochrona. Tu zostały jeszcze pozostałości po bramie wjazdowej. Drzwi wejściowe, pięknie. Różne napisy na ścianach. Tam też musiały być kiedyś jakieś drzwi. I tu jest takie jakby a la portiernia. Tu kiedyś też było miejsce, w którym pracowała ochrona. Widzimy tu jeszcze dużo pozostałości, ale w środku budynku żadnego sprzętu medycznego najprawdopodobniej nie zastaniemy. Zeszyty. Jakieś obliczenia były prowadzone. Jeszcze jakieś buty zostały. I w tym budynku również było jakieś biurko, szafa. Tu było właśnie jakieś takie pomieszczenie, taki budyneczek, który miał służyć właśnie jako dla ludzi, którzy wjeżdżają do obiektu, sprawdzał ich i tak dalej. To była taka ala ochrona i jednocześnie rejestracja, można powiedzieć. O, i teraz już można twierdzić, przypuszczać, sądzić, co to dokładnie było. To najprawdopodobniej była sala kinowa. Po czym to można poznać? Po tym, że tu po pierwsze zostały jeszcze belki, czyli tu były jakieś siedzenia. Albo sala kinowa, to równie dobrze mogło służyć jako teatr, bo była ładna scena. Tu mogły też odbywać się konferencje różne. Jest bardzo ładny dźwięk, więc nie był tu potrzebny nawet mikrofon. Są jeszcze ślady po światłach. Tu mógł wisieć projektor, albo gdzieś indziej. Tam gdzieś była opuszczana jakaś mata z rzutnikiem. Za sceną były jakieś takie pokoje właśnie, których, że tak powiem, włączało się, wyłączało filmy, przygotowywało to, tamto, siamto, ewentualnie toaleta dla tych tutaj, którzy to wszystko organizowali. O, toaletę mamy. Może latarką poświecę. Toaletę mamy. Tu był zlew. I tu była toaleta. Następne, tu już są niższe pomieszczenia, czyli tam musiało być coś wyżej, chyba że jest tu coś na piętrze, choć nie wydaje mi się. I tu kolejne pomieszczenie, nawet zostały drzwi. I tu jest w końcu jakieś wyjście. To pewnie było wyjście dla pracowników, żeby nie musieli przechodzić przez scenę. No i schodzimy najpierw do piwnicy, bo wydaje mi się, że tam może być coś ciekawego. O, to jest najmocniejsze. Czuć chłód. Łazienka. Pozostałości po zlewie. O. Pozostałości po toaletach. I tu nawet zachowały się okna. Jedyne miejsce, gdzie się zachowały okna. Jakieś pomieszczenie socjalne, nie wiem.
Tu też coś mogło być. Tu również. I tu ta sama sytuacja, czyli tamto na przykład WC było dla kobiet, tu dla mężczyzn. Tu jakieś pomieszczenie. O! I tu musiało być coś ciekawego. Tu jest ten syp, jeśli się nie mylę, że to jest syp, no nie? Tu coś musiało być. Czy to był piec? Nie, to chyba nie był piec. Tu mogło... To mogła po prostu być wentylacja. Tam mamy jedną klatkę schodową i tu jeszcze jest jedna klatka schodowa do góry. Najpierw wejdziemy tą po naszej stronie. Zobaczymy, co tu jest. Tu się na pewno paliło, bo sufity są czarne, siwe. Małe pomieszczenia. Tu mogło być jakieś kierownictwo kina. Tu jakieś meble. I nic ciekawego poza tym. O, poduszka została. Wszędzie porozbijane szkło na ziemi. I stąd. O, jakiś ten. Wentylacja. Stąd, proszę Państwa, bardzo ładnie widać. Nie wiem, czy wy to widzicie. Sala kinowa. Tam była scena na końcu, a tu były te siedzenia. Ostatnie, więc tu mogło być zamocowany projektor. I tu jeszcze jakieś kolejne pomieszczenie, w którym również nic nie ma. I wchodzimy teraz na tą drugą klatkę schodową. Schody jeszcze zachowane. Schody takie są teraz też w niektórych blokach, tych jeszcze tych starszych. I dobra, idziemy po kolei. Najpierw pójdziemy tutaj, sobie zobaczymy. O! To pomieszczenie. Co one mogą mi przypominać? To pomieszczenie mogłoby przypominać szatnię. Tu ludzie po tej stronie, tak jak ja teraz, ustawiali się i dawali kurteczki i udawali się na salę kinową. I tak to wygląda z tej strony. Tutaj jeszcze pozostałości wykładziny. Pozostała tutaj wykładzina. Tu też jest jakieś takie pomieszczenie, nie wiem. Na pewno to było nie dla ludzi, tylko dla personelu, który tutaj obsługiwał tą część tego kompleksu. I tu kolejne takie pomieszczenie. Nic w nim nie ma ciekawego. Tak samo jak i tutaj. Chociaż tutaj, co jest ciekawe, widzimy, że tu chyba był jakiś balkon. Albo po prostu jedno duże okno. Na to wygląda. Ja już z tamtego budynku wyszedłem. Teraz chciałbym krótką historię jeszcze opowiedzieć o tym miejscu, w którym się znajduję. Powstał ten obiekt w roku 1929 na potrzeby Wehrmachtu. Ilość łóżek, które znajdowały się w tym całym obiekcie, wynosi 650. Jednak i tak nie było wykorzystywanych więcej niż połowa. Jedna trzecia z tych łóżek, zgodnie z zasadą, musiała być wolna na wypadek wojny. Obiekt, na którym się znajdujemy, był perełką jeszcze kilkadziesiąt lat temu, bo do 93 roku. Był wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt jak na tamte czasy. Miejsce, w którym znajdujemy się teraz, były kiedyś garaże. Tu najprawdopodobniej stały jakieś karetki lub jakieś wozy, które służyły do transportowania ludzi. I teraz mamy kolejny budynek, którym jest kaplica z prosektorium i z chłodnią. Chłodnia, czyli tam, gdzie się przechowuje ciała, prosektorium, czyli tam, gdzie się operuje zwłoki, jeśli tak to można nazwać. Znajdujemy się w kaplicy. Tu ładne zostały te na ścianach. Teraz zmierzam w kierunku basenu. Ten obiekt również miał basen. Znajdujemy się na wejściu do budynku. Na prawo pewnie były szatnie damskie, na lewo męskie lub na odwrót. Skręćmy w lewo. Wyjdziemy prawą stroną, jeżeli to jest połączone. Tu mogły być szatnie.
latarka. Tu jakieś pomieszczenie. Jakie? Tego nie wiem. Może tu była przebieralnia. Tu jakieś kolejne pomieszczenie. Też tego nie wiem jakie, no. Tu były toalety na pewno, tyle wiem. I tędy się już wychodziło na basen. I czuć ten klimat. Czuć ten klimat, że jesteśmy na basenie. Brakuje tylko ratownika, brakuje ludzi. Wodę mamy, basen mamy. To w jakim stanie to zostało zachowane, mi się podoba najbardziej. Nie chodzi mi o to, że tam jest jakaś zgniła woda. Chodzi mi o to, jak wygląda sufit. Nikt tego nie dosięgnął i dlatego to pozostało w stanie prawie nietkniętym. Echo się roznosi, tak jak na każdym basenie. Przejdźmy się dookoła basenu. Po mojej lewej stronie, tam gdzie pokazuję teraz kamerką, znajduje się gmach budynku, ten gmach główny, do którego zaraz będziemy szli. Widać nawet dno. I coś nawet kapie z dachu. Z sufitu. O! Sobie takie ładne ujęcie będzie. I tak wygląda ten cały basen. Przechodzimy już do wyjścia z tego pomieszczenia. Tu standardowo po lewej stronie mamy teraz toalety. Przejście. Tu pewnie były miejsca do odłożenia swoich ciuchów, może jakieś szafki basenowe. I tutaj wejście, którym wchodziliśmy. Ja już wchodzę tutaj do głównej części budynku. Zaraz wejdziemy sobie drzwiami głównymi, takie się jeszcze znajdują. Tutaj coś sobie jakieś spotkania robił, czy coś w tym stylu, poduszki sobie rozłożyli. Jest tu jakiś obraz, nie wiem, czy to jest jakaś sekta. Idziemy dalej. I to jest chyba główne wejście. Chyba, że są jeszcze jakieś wejścia główniejsze. Ale wejdziemy sobie tym. I wchodzimy teraz w jednym z wejść, nie jest to jednak główne, bo jest zbyt małe na główne wejście. W tą stronę jest na pewno znacznie dalej, czyli tam, w tamtą stronę jest główne wejście. Znajduje się mniej więcej na środku budynku, wydaje mi się, że tamto za mną to jest główne wejście. Przejdziemy tym korytarzem, zajrzymy do kilku pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia są prawie identyczne, dlatego nie będziemy wchodzili do każdego. I tu mamy teraz windę. Piętro w dół i kilka pięter do góry. Niestety nie wiedzie się już nią do góry, więc będziemy musieli skorzystać z klatki schodowej. Zatem idźmy. Znajdujemy się na pierwszym piętrze, wchodzimy na jakiś oddział. Jaki to jest oddział, tego nie wiem, ponieważ napisy zostały już pozrywane, drzwi nie ma. W ogóle to jest niesamowity klimat. Ale nic, nic niestety nie ma. O! I coś wreszcie jest. Napis po rosyjsku. I kolejne pomieszczenie. Fajnie. Ej, to jest niesamowite. To jest fajnie wygłuszone. Patrzcie. Raz, dwa, trzy. Wchodzimy tu. Raz, dwa, trzy. I tutaj w ogóle się echo nie niesie. Wchodzimy do tego pomieszczenia, bo mnie dość zaciekawiło. Podejrzewam, że to są sale operacyjne. Ale to są tylko moje podejrzenia. Dlaczego tak podejrzewam? Dlatego, że dużo oświetlenia tu musiało być. Ponieważ tam widzimy pozostałości po lampach. Tu. Czyli to pomieszczenie potrzebowało dużo oświetlenia. Ze względu na higienę, żeby było to miejsce zadbane, nie było żadnych zarazek, są kafelki na ścianach. Czy to tak się sprawdza? Tego nie wiem. Dobra, ten budynek ma także podziemia. Podziemia łączące go z innym budynkiem. Dlatego schodzimy już. I zaraz zobaczymy, co tu ciekawego możemy spotkać.
Idziemy dalej i znajdujemy się już w kolejnej części, która ciągnie się aż do samego końca budynku. Mam nadzieję, że to widzicie, że to końca nie ma. Tu były na pewno łaźnie. To widać. Tu były jakieś ławki dla osób, które czekają w kolejce, żeby się umyć. A tu są łaźnie. Tu było miejsce na szlaufa prysznicowego. Tu można było sobie szampon położyć. I tu mogło być jakieś ogrzewanie. Przed nami jest ciąg łączący dwa budynki ze sobą. Gmach główny z jakimś innym budynkiem, do którego właśnie się udamy. Nad nami mamy lukarnię. Tutaj już czuć, że jest chłodniej. Znajdujemy się pod ziemią. I mamy przejście. Znajdujemy się teraz już w piwnicy nie tamtego, lecz innego budynku. Co my tu mamy? Drzwi. Na drzwiach jak zwykle nic nie ma. Zobaczmy, czy coś w tej piwnicy mamy ciekawego. Jest to dość krótka piwnica i nic tu ciekawego na pewno nie znajdziemy. Jesteśmy już w kolejnym budynku. Mamy drzwi, nieco rozwalone. Przejdźmy się po kolejnych pomieszczeniach. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego jeszcze nas spotka. Nic ciekawego tutaj na razie nie widać. O! I tu mam jakąś taką większą tablicę, która nie została jeszcze ukradziona. Jeszcze. Kolejny rosyjski napis. Idziemy dalej zobaczyć, co jeszcze ciekawego jest w budynku. Czym ten budynek był, do czego on służył, tego nie wiem. Chociaż tu mamy jakieś... Tu był ten taki ten jeżdżący góra-dół. Wiecie, co mi chodzi. I tu było coś. Szczerze wydaje mi się, że to mogła być jakaś sala operacyjna. To idźmy dalej. Okno. I tam jest zejście do tej piwnicy, tego budynku, w którym jesteśmy. I w kolejnych pomieszczeniach znowu nic nie ma. I wchodzimy teraz na górę. Na górę tego budynku, który czym jest, nie wiem. I co się w nim działo, również nie wiem. Mamy kolejne pomieszczenia, w których też nic nie ma. Więc nawet nie ma sensu do nich wchodzić. Zajrzeć można, przejść dalej. I kolejny ciąg za nami, bo nic tutaj nie ma. I nic nie wskazuje, czym te pomieszczenia mogłyby być. To mogła być kolejna sala operacyjna. Tu okienko, tam za tego okienka ktoś zaglądał. Też bardzo rozświetlone pomieszczenie. O, i tu było miejsce na komputer. Się odpalało Minecrafta i grało. Tu jakiś ten, dziury. I kolejne piętro. Jest to już strych. Doszliśmy. Co tu mamy? Podejrzewam, że znowu nic tu ciekawego nie będzie. Ale mimo wszystko fajnie wyglądają te cegłówki. Można je tak sobie zobaczyć. Ptaszek jakiś. No i właśnie, i te ptaszki, robaczki i tak dalej. To są ostatni mieszkańcy tego miejsca. Tu jakieś te
rysuneczki, malowidła na ścianach. Kolejne pomieszczenia też będą takie same. I nic ciekawego nie zobaczymy w nich. Ubieram rękawiczki i wchodzę na górę. Tam coś nas może ciekawego zastać. Odłożymy sobie to. Krótka falówkę. Czemu się przyłączyłaś? Głupia jakaś. Żeby nie spadło, żeby się nie rozleciało. To było zamykane. I tu mamy kolejne jakieś pomieszczenie. Już kompletnie, to jest całkowity strych. Tu mogą być jakieś rzeczy przechowywane. Jakieś niepotrzebne, tak jak się zawsze daje na strych. O, i tu można to zamknąć. Zostawmy otwarte. Wchodzimy teraz do piwnicy tego budynku. I stąd raczej nigdzie nie przejdziemy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widać, miejsce jest nadal rozkradane. Byłem tu około roku temu i nic się nie zmieniło, oprócz tego, że więcej rzeczy zostało skradzionych. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka.